czym ta różnorodność polega, że to nie jest żadna dodatkowa rzecz. Różnorodność już jest we mnie, jest w panu, jest w naszym społeczeństwie, jest naszą firmą. I teraz pytanie, jak my będziemy do tego podchodzić i jak będziemy ją zarządzać. Dzień dobry Państwu. Jak się ma różnorodność? Dzisiaj właśnie, gdy zaprosiłem do rozmowy panią Susannę Romancową, liderkę do spraw różnorodności, równego traktowania i kultury przynależności w marce IKEA. Mój gość odpowiada za budowanie włączającego miejsca pracy, rozwijanie różnorodności w zarządzaniu i włączaniu tych zagadnień właśnie w zarządzanie zespołami. Witam panią bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnorodności. Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy od tego, żebyśmy ustalili, jakie są kluczowe takie miejsca na drodze, na ścieżce kariery pracownika, które łączą się z różnorodnością, a chodzi mi o podział też na ścieżkę kariery kobiety i mężczyzny, bo wydaje mi się, że tutaj pojawiają się jakieś różnice, ale być może mylę się. Jeżeli mówimy o rozwoju pracownika, to patrzymy na ten rozwój jako część w ogóle całego cyklu życia pracownika, tak? Bo to jest tylko część. I wtedy różnorodność tak naprawdę nie jest osobną ścieżką, a jest integralną częścią tego cyklu życia pracownika. I tak też postrzegamy tą różnorodność jako narzędzie. Tak? Więc kiedy patrzymy na cykl życia pracownika, on się zaczyna jeszcze na etapie przyciągania, tak? Naszego employer brandingu i komunikacji do kandydata. I wtedy, jeżeli mówimy o mężczyznach i kobietach, albo w ogóle o różnorodności, bo wiek, pochodzenia, orientacja, wtedy patrzymy, w jakim języku na przykład piszemy nasze ogłoszenia pracy. I pod tym kątem to na przykład badania przynajmniej mówią, że może być język używany, który się nazywa feminine coded language, tak? To jest język, który bardziej przyciąga kobiet oraz mężczyzn. I wtedy na przykład takie słowa jak współpraca, tak, zamiast rywalizacji jest bardziej przyciągana dla obu płci. To jest pierwszy krok. Później oczywiście mówimy o rekrutacji, tak, i uwzględniamy potrzeby kobiet, mężczyzn i kandydatów różnych wieku. Później jest onboarding, co jest też bardzo ważną częścią i wtedy prezentujemy w ogóle nasze podejście do różnorodności, pokazujemy holistyczne podejście. Dopiero wtedy pojawia się rozwój i oczywiście szkolimy też naszych menedżerów pod kątem potrzeb różnych grup różnorodnych. I dalej utrzymania, i tutaj wchodzą nam pewnienia ról opiekuńczych, które oczywiście dla kobiet i mężczyzn obecnie trochę się różnią. I dopiero wtedy, tak, dopiero wtedy mówimy o odejściu i też badamy pod kątem różnorodności, jakie są powody do odejścia. Więc... Czyli nie myliłem się, mówiąc, że te drogi rzeczywiście się w pewnym momencie mogą rozjechać, ale rozumiem, że tutaj zadanie managementu polega na tym, żeby w tych punktach zadziałać w jakiś określony sposób. Zgadza się? Dokładnie, tak. Zwłaszcza pod kątem pewnienia ról opiekuńczych, tak? Bo w Polsce nadal kobiety częściej biorą urlopy rodzicielskie i naszym zadaniem wtedy jest po pierwsze pod kątem wsparcia kobiet zapewnić tą tranzycję i powrót po macierzyńskim reonboarding. A mężczyznom z zeszłego roku też dajemy możliwość dodatkowego urlopu ojcowskiego. Wtedy też wspieramy tutaj możliwość spędzenia czasu z dzieckiem. I dalej, jeśli będziemy patrzeć na rozwój zawodowy pracownika, pracowniczki, to co możemy dalej wskazać, gdzie zarządzanie różnorodnością wplatają się właśnie w ścieżkę kariery? Wynagrodzenia. Bym powiedziała, że wynagrodzenie to jest kluczowy aspekt, ponieważ to się też łączy z pewnieniem ról opiekuńczych i my co roku badamy właśnie poziom wynagrodzenia i też sprawdzamy, żebyśmy równo płacili, tak, robimy raport Gender Equal Pay i z tego raportu my się, z jednej strony jesteśmy bardzo dumni, bo w tym momencie różnica wynosi 0,16, jest prawie 0, ale nawet te 0,16 jest spowodowane tym, że kobiety częściej korzystają z urlopów, tak, i więc wypadają nam trochę na jakiś czas z tego cyklu. I tutaj powinniśmy zadziałać dodatkowo, interweniować i pewnić właśnie ten, być tą organizacją, która wspiera przede wszystkim równość płac po tym kątem. Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób różnorodność jest postrzegana przez samych pracowników. Jeśli management
domyślam się, że jest świadomy swojej roli. Załóżmy, że zgadzacie się w większości co do roli różnorodności w zarządzaniu, to wśród pracowników może być już inaczej, a może niekoniecznie. Czyli zacznijmy od tego, jak pracownicy podzieleni na grupy wiekowe reagują właśnie na propozycje różnorodnościowe, na propozycje polityk włączających. To jest ważne, bardzo ciekawe zapytanie w ogóle. I to jest ciekawe pod tym kątem, że jest jedna rzecz, która nas wszystkich łączy, to są wartości. I my też zawsze komunikujemy, że wartości to jest kwintesencja w ogóle istnienia naszej firmy i też rekrutujemy i zatrudniamy przez wartości. Więc, a różnorodność z kolei jest częścią naszych wartości. To jest coś, co organicznie wyszło z naszych wartości. Więc tutaj mamy taką przewagę zatrudniania osób, nawet o różnym wieku, tak? Osób, które mają te same wartości i dla nich różnorodność jest ważna. Tak? Oczywiście widzimy też, że większość, też badania to potwierdzają, że prawie 86% nowej generacji szukają pracodawcy, który wspiera właśnie różnorodność. I tutaj widzimy może większe zainteresowanie ze strony młodszych pracowników, jednak lepsza komunikacja, budowanie narracji dla starszych pracowników też się sprawdza. Więc to jest naszą możliwością dotarcia, wykorzystując różne kanały, różną komunikację. Ale wartości to jest właśnie to, co bardzo pomaga. Czy młodzi pracownicy widzą wartość w różnorodności? Tak, właśnie wartość dodaną. I to dotyczy różnorodności, też dotyczy zrównoważonego rozwoju sustainability. Tak? To są dwie kategorie, które bardzo przyciągają nowych pracowników. I też to badamy później na etapie rekrutacji, tak? Co spowodowało, że wybrałeś naszą firmę. I bardzo często właśnie różnorodność się pojawia, że ja słyszałem, że tutaj jest bezpiecznie, że jest otwarta kultura i właśnie to spowodowało, że zaaplikowałam. A czy są jakieś wzorce postaw włączających w związku z tym, czy one są na tyle uniwersalne, że nie generują żadnych pułapek dla zarządu, dla managementu, którzy włączają właśnie określone wzorce powodujące, że teoretycznie kultura firmy ma wznieść się na wyższy poziom, ale być może wcale tak nie jest. W jakim przypadku? Może pan tutaj trochę bardziej rozbudował? Myślę, że menedżer ma przychodzi ze szkolenia związanego z różnorodnością i wie, że może zastosować takie, a nie inne narzędzie, aby pracownicy, załóżmy, poznali się nawzajem, bądź też poznali postawy, światopogląd różny od nich. I stosuje coś takiego, nie wiedząc, że równocześnie może pogłębiać podziały. Dlatego właśnie to jest też ważną kwestią, ponieważ pierwszym krokiem do zarządzania różnorodnością jest właśnie taka autorefleksja, tak? I praca z własnymi nieświadomymi uprzedzeniami na przykład. Tak? I to zawsze mówimy o tym, że lider, menedżer powinien najpierw zrozumieć, na czym polega włączenie, tak? Żeby właśnie nie popełnić tego błędu. Na czym polega włączanie, z czym jest różnorodność, jak to łączyć, jaki jest jego cel, a cel jest z jednej strony docenienia wyjątkowości każdej osoby, a z drugiej strony też budowania tego poczucia przynależności. To jest pierwszy krok. Później menedżer powinien zrozumieć tę ludzką naturę, co powoduje, że jesteśmy bardziej otwarci na różnorodność lub mniej. I dopiero wtedy on pracuje nad sobą, też mamy różne narzędzia do tego, żeby pracować z uprzedzeniami, stereotypami i w ogóle zrozumieć, gdzie ja mam te trochę swoje granice, tak, i też jakieś miejsce, o których mniej wiem i dopiero wtedy on zaczyna zarządzać różnorodnością, kiedy te wcześniejsze kroki są już za nim. Dlatego, żeby nie popełnić tego błędu. A czy jest jakaś granica, gdzie firma może ingerować w światopogląd, w postawę swojego pracownika, nie narażając się na ingerencję w jego życie, w jego poglądy i równocześnie nie narażając się na posądzenie o to, że nie dba o różnorodność, szanując jego, a żeby było trudniej, to skrajną postawę? To jest bardzo złożone pytanie.
i nie ma jednej odpowiedzi. Ja bym powiedziała tak, że ta granica jest różna, tak, dla każdej osobowości. I też jest coś takiego, co się nazywa intersekcjonalność, intersectionality. To znaczy, że można na przykład mnie postrzegać jako osoby różnorodną pod kątem, nie wiem, pochodzenia, tak? Ale oprócz tego, że jestem różnorodną pod kątem pochodzenia, jestem też kobietą, jestem też w swojej grupie wiekowej, pokoleniowej, dlatego tutaj różne te trzy czynniki sprawiają to, że moja granica, o której Pan mówi, może się bardzo różnić od granicy kobiety w podobnym wieku, o innym pochodzeniu i tak dalej. Więc ja bym powiedziała, że podstawą po pierwsze są wartości, bo to coś, co nas łączy. Po drugie jest właśnie takie indywidualne podejście, ta rozmowa i dialog i też pokazanie, że to nie jest ingerencja, to jest właśnie promocja szacunku do drugiej osoby. Tak? Że tutaj też ważną rolę odgrywa ta narracja. Dlaczego my to robimy? Bo chcemy mieć przyjazne miejsce pracy. Dlaczego my na przykład zabieramy głos zewnętrznie? Bo my jako firma też nie jesteśmy, jesteśmy żywą organizacją, tak? Organizacją, która się składa z ludzi. I te ludzie mają wartości. I kiedy mamy wartości, w które naprawdę wierzymy, to też nie możemy nie działać. Nie możemy nie zabierać głosu. Dlatego po pierwsze pokazać, dlaczego my to robimy, w jaki sposób my to widzimy, jaki jest nasz wspólny cel, bo wszyscy chcemy mieć przyjazne miejsce pracy. A po czwarte pokazać te holistyczne podejście. Bo to nie chodzi, że jedna przesłanka różnorodności jest ważniejsza niż druga. Tak? Każda z tych przesłanek jest ważna i też w naszej strategii, w naszym podejściu uwzględniamy te wszystkie podejścia. I też szukamy tych wspólnych czynników, tak, które mogą nas wszystkich łączyć. Więc to jest złożony proces, ale też bardzo, bardzo ważny, żeby prawidłowo to komunikować. A czy odwołuje się Pani w komunikacji do wewnątrz firmy do tych podstawowych praw człowieka, czy to już jest ostateczność? To jest pierwszy krok, ja bym powiedziała. To jest pierwszy argument. Bo dlaczego na przykład wspieramy różnorodność i budujemy włączające miejsce pracy? Ponieważ równość to jest podstawowe prawo człowieka. I tutaj nie ma żadnej dyskusji. Drugim aspektem jest to, że różnorodność korzystnie wpływa na nasz biznes. Tak? Dlatego my jako organizacja, jako firma wspieramy, promujemy i też szukamy sposobu, w jaki sposób tą różnorodność wykorzystać. Tak? Dla naszych zespołów, dla lepszego zrozumienia naszych klientów, dla komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej. Więc po pierwsze to jest prawo człowieka i to jest podstawa i to jest też podstawa wynikająca z naszej wartości, a po drugie to korzystnie wpływa na nasz biznes, dlatego też wykorzystujemy wszystkie nasze zasoby jako firma, jako biznes, żeby wspierać różnorodność. Czy są pracownicy, którzy są obojętni na to, o czym rozmawiamy? To znaczy nie zależy im na tym, żeby firma prowadziła wewnątrz politykę różnorodności, żeby na zewnątrz komunikowała swoje miejsce jako obywatela korporacyjnego? Zatrudniając 5000 pracowników, tak, to jest tak, taki też próba społeczna, nie? Więc my też widzimy, że są pracownicy, którzy są bardziej zaangażowani lub mniej. Oczywiście to, że wcześniej wspominałam, że rekrutujemy przez wartości, więc osoba, która się do nas dołącza, dla niej te same wartości są ważne, tak? Dlatego my na przykład nie widzimy takiej postawy, że w ogóle mi to nie dotyczy, tak? Czasami po prostu brakuje tej edukacji i samoświadomości. Często też dlatego mamy mnóstwo różnych szkoleń, żeby pokazać w ogóle, na czym ta różnorodność polega, że to nie jest żadna dodatkowa rzecz. Różnorodność już jest we mnie, jest w Panu, jest w naszym społeczeństwie, jest naszą firmą. I teraz pytanie, jak my będziemy do tego podchodzić i jak będziemy ją zarządzać. Więc my widzimy na przykład, że te pracownicy, które są mniej zaangażowane, dla nich są bardzo korzystne te właśnie spotkania, szkolenie, dialog przede wszystkim, bo to też ważne jest stworzyć taką miejsce dialogu, komunikacji, rozmowy o tym, dlaczego jesteś mniej zaangażowany, czy ja mogę ci jakoś pomóc, tak? Czy mogę pokazać właśnie te różne aspekty, czy możesz dołączyć do sieci różnorodności, którą też mamy w firmie, tak? Gdzie też masz głos i masz wpływ i właśnie możesz dużo rzeczy różne realizować. Więc tutaj chodzi o edukację i chodzi też o zasoby, bo często nie mamy czasu tak naprawdę, żeby się zastanowić, żeby zrefleksować, żeby się w ogóle nauczyć i po to też jest moje stanowisko, żeby te wszystkie postawy wspierać i budować. Czy to jest rekomendacja dla innych menedżerek, dla innych menedżerów, żeby takie platformy w firmach tworzyć,
czy to ma być zorganizowane w ramach czasu pracy, czy po pracy, podczas weekendu, czy obowiązkowe szkolenie online, czy dobrowolna inicjatywa? My podchodzimy tak do tego, że element wdrażania, onboarding, tak, i część w tym różnorodności i włączania jest obowiązkowa, tak, ponieważ osoba dołącza się do firmy i też jest chęć i zaangażowanie, żeby poznać tą firmę. I to właśnie to jest ta część obowiązkowa, żeby pokazać w ogóle nasze podejście i pokazać, że to podejście jest holistyczne. Dalej mamy na przykład wszystkie szkolenia w ofercie uwolnionego rozwoju, tak to się nazywa, więc pracownik według swoich zainteresowań może wybierać różne szkolenia. Z kolei sieć różnorodności to jest też dobrowolna inicjatywa i ta inicjatywa jest realizowana w ramach czasu pracy oczywiście. Są osoby, które chętnie się angażują w dodatkowe rzeczy, spotkania poza pracą i to też oczywiście wspieramy, ale ta platforma jest w ramach pracy, tak, jest coś, co korzystnie wpływa na nasze zespoły, na naszą pracę i dlatego się mieści też w ramach pracy. Więc ja bym powiedziała, że to wdrożenie jest obowiązkowym, jest podstawą po prostu, żeby poznać firmę, a wszystkie szkolenia lepiej, żeby były dodatkowe. I też badania mówią, bo są niektóre firmy, które na przykład szkolą z uprzedzeń, z unconscious bias, na podstawie właśnie obowiązkowego szkolenia. I badania mówią, że jeżeli to szkolenie jest obowiązkowe, to czasami powoduje właśnie przeciwny efekt, tak, że osoba zostaje bardziej uprzedzona niż mniej. Dlatego na podstawie tych badań my też to szkolenie proponujemy w ofercie takiego ogólnego rozwoju, że pracownik może wybierać i to już jego własne zainteresowanie, chęć, zaangażowanie będzie miało efekt. W takim dużym organizmie, jakim jest Pani firma, powiedziała Pani po 5000 pracowników, z pewnością ma Pani dużo pracy, więc jeśli nawet jakaś część pracowników, pracownic nie dołączy do Platformy Różnorodności, to właśnie Pani będzie miała zajęcie z pozostałymi i być może nie dołoży starań, żeby dotrzeć do tamtej grupy, do których dotarcie jest najtrudniejsze. A jak ma postępować menedżerka albo menedżer w organizacji, gdzie jest mniej pracowników, a ludzie są wyjątkowo oporni, a szkolenie obowiązkowe nie działa, tak jak Pani powiedziała. Co wtedy? Ja bym powiedziała, że zadać sobie zapytanie w ogóle, pytanie, dlaczego ja chcę to robić, tak? Dlaczego chcę wdrażać? I zakładam, że jeżeli już taka chęć się pojawi, to pewnie to jest powiązane z tym, jaką jest firma i jaka jest kultura, tak? I wtedy najlepiej opierać to podejście do różnorodności i włączania właśnie na tej kulturze już istniejącej, tak? Żeby nie tworzyć, nie mówić, że okej, okay, pracowaliśmy dotychczas w taki sposób, a teraz będzie zupełnie wszystko inaczej, będziemy różnorodni i włączający. To nie działa, więc przede wszystkim zrozumieć, tą naturę, tak, i kwintesencję tej kultury i powiązać podejście różnorodności do kultury wewnętrznej. Po drugie, zrobić swój taki własny audyt, tak, firmy. Nawet jeżeli to jest mała firma, nie wiem, 20-30 osób, kto pracuje pod kątem płci, wieku, pochodzenia, doświadczenia, tak, bo to różnorodność to są aspekty wrodzone, ale również nabyte. I na przykład pod kątem rodzinnym, tak, pełnienia tych ról opiekuńczych. Zrozumieć, gdzie firma teraz jest, gdzie są właśnie te potrzeby, które możemy zagospodarować w naszym podejściu do zarządzania różnorodnością i dopiero wtedy zaczynać spotykać się z menedżerami i kaskadować, tak? To jest też odpowiedź na to, w jaki sposób my postaramy się dotrzeć do tych pracowników, tak? Wielkiej firmy, którzy na przykład nie są w sieci różnorodności. I to właśnie to zadanie, którym teraz się zajmuję, żeby najpierw zaprezentować naszą strategię, nasze podejście na poziomie menedżerów, dyrektorów. Później menedżerowie spotykają się na swoich spotkaniach działowych, prezentują sami to podejście, więc to w taki sposób kaskaduje się do poziomu coworkersa, tak, w naszym przypadku. Kiedy firma jest mniejsza, to jest też łatwiej, ale zrozumieć, kto jest w ogóle, oprócz tego, że nasza kultura, nasze wartości, nasze dane, bo dane odgrywają ogromną rolę, kto też jest opinion maker, tak? To jest tam ta osoba, która może wesprzeć i promować to w swoim zespole, w swoim dziale i później właśnie i kaskadować i włączać dodatkowych liderów. Więc to też jest całościowe, takie holistyczne podejście. To właśnie całościowe, holistyczne podejście, czy można oderwać od w ogóle kontekstu? To znaczy, że różnorodność jest kategorią
która sprawdza się w biznesie, bo rzeczywiście nad nią się pracuje. A już wychodząc dalej, to znaczy na płaszczyznę społeczną, tam to już jest inaczej poukładane. Tam właściwie się odbywa no, takie podejście, można by wręcz powiedzieć, animalistyczne. Wynika to z tradycji, z wieków, historii itd., itd. Czyli czy różnorodność to bardziej kultura firmy i nie zależy od tego, co się dzieje na zewnątrz, w szeroko rozumianej kulturze społecznej, czy właśnie ta kultura społeczna narzuca rozwiązania dla biznesu? Ja bym powiedziała, że różnorodność z definicji jest naturalną częścią każdego z nas. Tak? Więc to nie jest coś, co się pojawia dopiero w firmie lub w społeczeństwie. To jest dokładnie to, z czym się rodzimy. Tak? To jest to kwestia biologiczna. Później ciekawą kwestią jest, jak postrzegamy różnorodność. Tak? I tutaj właśnie pod kątem społeczeństwa są społeczeństwa bardziej lub mniej otwarci na różnorodność. Tak? Są też badania, które potwierdzają to, że powiedzmy, no, Europa w ogóle w porównaniu do Stanów się bardzo różni. W Stanach różnorodność społecznie jest postrzegana jako wartość dodana, tak? Jako siła napędowa. W Europie to jest inaczej. Różnorodność w Europie jest postrzegana jako zagrożenie. I później w Europie są też kraje, według rankingu, którzy bardziej lub mniej postrzegają różnorodność jako zagrożenie. Więc rzeczywiście to jest kwestia po pierwsze biologiczna, później psychologiczna, po trzecie społeczna i ona jest uwarunkowana tymi i historią, i wydarzeniami, i polityką, i gospodarką. I dopiero wtedy pojawia nam się organizacja i firma. Tak? I firma, zarządzając różnorodnością, oczywiście nie może nie brać pod uwagę sytuację społeczną, tak? I właśnie to postrzeganie. Dlatego jak wcześniej mówiłam o tej narracji, o budowaniu świadomości, to jest kluczowe, zwłaszcza w krajach, które są polaryzowane. Tak? I wtedy w jaki sposób to zrobić, kiedy społeczeństwo jest podzielone, tak, lub spolaryzowane. Najlepszą strategią jest właśnie, to się nazywa scientific thinking, tak? To znaczy język nauki, język badań, że rzeczywiście mogą poglądy się różnić, tak? To, co nas łączy, to są wartości, a w jaki sposób zarządzamy różnorodnością ma opierać się o evidence-based approach, w sensie co jest udowodnione, co jest przybadane i dokładnie w taki sposób to będziemy robić, bo jedyną rzeczą, która nas łączy w polaryzowanym społeczeństwie, to jest właśnie nauka, która nie ma żadnych tutaj dodatkowych interpretacji. Trudno nie zgodzić się z Panią i właściwie w tym momencie moglibyśmy wyczerpać temat, ten jakże bogaty temat i podparty no, Pani przekonaniami, doświadczeniem i też badaniami nauki, ale jednak pozostajemy jeszcze przez moment w rozpatrywaniu różnorodności w szerszym kontekście. To znaczy interesuje mnie teraz to, czy w kwestii różnorodności biznes powinien zabierać głos w przestrzeni publicznej, w tej przestrzeni, gdzie działa polityka, gdzie działają organizacje pozarządowe, gdzie w ogóle funkcjonuje społeczeństwo. Powinien zabierać głos w kwestii różnorodności, czy nie? Czyli czy powinien się wtrącać w to, co się tam dzieje? Czy powinien się angażować? Znaczy, bym tak interpretowała. Tak. To zależy od organizacji. Zależy, znowu, dzisiaj bardzo dużo mówię o wartościach, ale to jest jedyną rzeczą, która pomaga zidentyfikować, czy warto się angażować, czy nie. Tak? Bo jeżeli to zaangażowanie jest spójne z wartościami, to rzeczywiście tak, bo jeżeli wierzysz, to nie możesz nie działać, tak? To jest wtedy po prostu hipokryzja. A jeżeli nie jest spójne, jeżeli na przykład organizacja ma zupełnie inne cele, zupełnie inne wartości i promocja właśnie zaangażowania społecznego to nie jest żaden priorytet, to oczywiście nie, bo to wtedy będzie nienaturalne. Więc to zależy od organizacji. W naszym przypadku od lat my jesteśmy zaangażowani społecznie, ponieważ dbanie o planetę, o ludzi, to jest częścią naszego DNA, po prostu tacy jesteśmy i nie chcemy nie być sobą, tak? A wiemy, że wybieramy wpływ i to od nas zależy, czy ten wpływ będzie pozytywny, tak? Czy neutralny. I my robimy wszystko, żeby on był pozytywny, dlatego realizujemy te wszystkie inicjatywy pod kątem i różnorodności, i też zrównoważonego rozwoju. Czy może Pani się pochwalić jakąś autorską inicjatywą w ramach firmy, którą Pani przeprowadziła, która no właśnie jest krokiem naprzód w stronę rozwijania, włączania,
stronę kultury różnorodności? Jeden z przykładów to jest właśnie urlop ojcowski IKEA i wdrożyliśmy ten dodatkowy, to jest dodatkowy miesiąc dla ojców pełnopłatnego urlopu do 18 miesiąca życia dziecka, które można wykorzystać. I to właśnie to była inicjatywa, która jeszcze 102 lata temu się wydawało, że to jest nierealne. Tak, absolutnie. To nawet nikt nie mówił o tym, żeby bardziej angażować ojców i że właśnie zaangażowanie ojców to jest coś, co wesprze i kobiety, i równouprawnienie, i tą równowagę. Tak? I my to zrobiliśmy i tak naprawdę feedback od pracowników jest bardzo pozytywny. Też dostaliśmy dużo takich inspirujących odpowiedzi właśnie pod kątem społeczeństwa i innych firm, że my też inspirujemy w taki sposób inne firmy i że to też jest inicjatywa, która wspiera i kobiet z jednej strony, społeczeństwo w całości, ale również mężczyzn, tak? Bo w ogóle temat równouprawnienia to jest temat i kobiet, i mężczyzn. I bardzo rzadko niestety jeszcze firmy się angażują w wsparcie mężczyzn, tak? A te właśnie pełnienie ról opiekuńczych jest też bardzo potrzebne, bardzo istotne. I wcześniej, jak planowaliśmy tę inicjatywę, też robiliśmy nasze wewnętrzne badanie i też nam z tego wychodziło, że te 2 tygodnie, które ojcowie dostają w ramach urlopu ojcowskiego, to jest fajne, ale to jest za mało. Więc jeżeli firma może dać coś dodatkowego, to rzeczywiście to było postrzegane bardzo pozytywnie. Więc to jest taka pierwsza inicjatywa, która nam się udała i się cieszy ogromną popularnością i w ogóle pozytywnie. Nie było problemów prawnych? To znaczy, czy można wysłać pracownika na taki dodatkowy miesięczny urlop? To jest inicjatywa firmy prywatnej, to jest pewno płatne ze strony pracodawcy, więc absolutnie, to jest jak benefit. Mhm. A jaki był najtrudniejszy przypadek w Pani karierze jako menadżerki zajmującej się różnorodnością, z którym Pani musiała się zmierzyć? I nadal się mierzę. I ku mojemu zdziwieniu to jest temat wieku właśnie i dokładnie włączania osób 50+. Bo może z jednej strony się wydaje, że to jest bardzo wdzięczny temat, tak? Bardzo potrzebny, bo jest rzeczywiście bardzo potrzebny. Te zmiany społeczne, które nadchodzą i też widzimy to demograficznie, jak to wpływa na naszą, na gospodarkę i na firmy. Jednak na poziomie społecznym jeszcze nie jest do końca po pierwsze zrozumiany, a po drugie, patrząc na to jako firma retailowa, tak? Firma, która zatrudnia pracowników do sklepów, włączanie osób 50+, rzeczywiście bardzo różne emocje wywołuje, tak szczerze mówiąc. I ja byłam bardzo zdziwiona i już od roku pracuję nad naszym podejściem. Prowadziliśmy już różne wewnętrzne spotkania, fokus grupy, badania. Teraz jesteśmy na etapie tworzenia właśnie takiej kampanii komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz, ponieważ ten temat w ogóle zaangażowania osób 50+, jest też, wymaga takiego holistycznego podejścia, bo z jednej strony szkolimy naszych menedżerów z tego, żeby zrozumieć, że osoba 50+ to jest, nie jest osoba, która jest mniej zainteresowana rozwojem, to nie jest osoba, która nie jest zdolna do pracy, bo ponieważ jeszcze są takie uprzedzenia, to jest osoba, która jest lojalna, zaangażowana, otwarta, chce się rozwijać i może pracować w sklepie, to z jednej strony. Z drugiej strony, żeby też właśnie wysłać ten sygnał na zewnątrz, tak, do kandydatów, bo Polska też pod kątem właśnie zaangażowania osób 50+ na rynku pracy, no w porównaniu do innych krajów europejskich jest na dole tego rankingu, tak, że tam prawie 70% osób 50+ w Polsce nie są aktywne zawodowo, tak, dlatego to też wymaga komunikacji do kandydata i też przełamywania barier. Że firma retailowa, że firma zatrudniająca do pracy w sklepie może być dla siebie dobrym wyborem. Więc tak naprawdę to jest podróż, ja bym powiedziała, po włączaniu. Jest też wieloetapowa, ale już teraz jesteśmy na tym etapie, żeby zakomunikować to na zewnątrz. I dla nas jest bardzo ważne właśnie włączanie osób 50+, ponieważ w ogóle zasadą z punktu widzenia biznesu zarządzanie różnorodnością jest też to, żebyśmy jako firma mogli odzwierciedlać naszą bazę klientów, tak? I w większości osoby 50+ stanowią 1/4 całej bazy klientów, tak? A w sklepach niestety są mniej odzwierciedlani tam na poziomie 9-10%.
więc dużo jeszcze pracy przed nami. A czy w warunkach pandemii lepiej czy gorzej zarządza się różnorodnością w firmie? No, teraz powiem, że lepiej, że pandemia też, to jest element, który bardzo mnie zdziwił, ale została takim katalizatorem, tak, że my nie mamy czasu, możliwości tym się nie zajmować, tak, i to jest też może w połączeniu w ogóle ten cały rok, bo z jednej strony pandemia, z drugiej strony też ruchy w Stanach Black Lives Matter, to wszystko stworzyło taki fundament, żeby też prezentować podejście do różnorodności jako konieczność, tak, więc ja bym powiedziała, że tutaj dbanie o pracownika, a elementem tego dbania o pracownika jest oczywiście zarządzanie różnorodnością, budowaniem tego wyłączającego miejsca pracy, w tym roku, ku mojemu zdziwieniu, zostało bardziej potrzebne, tak? Bo jeszcze w zeszłym roku trzeba było komunikować dlaczego, po co, na czym to w ogóle polega, a teraz te wszystkie procesy społeczne, właśnie to jest takie przyspieszenie, bym powiedziała. Więc ja jeszcze w marcu myślałam, że to tak naprawdę zmieni nasze priorytety, ale teraz widzimy, że dzięki naszej różnorodności też możemy lepsze rozwiązania, tak, wprowadzić. I właśnie w czasach pandemii te lepsze rozwiązania, kiedy też w ciągu prawie jednej nocy musieliśmy zostać firmą sprzedającą online, a nie offline, kiedy zamknęliśmy sklepy, to właśnie dzięki tej różnorodności pomysłów, otwartości, innowacyjności mogliśmy lepiej zadziałać. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Pani Zuzanna Romancowa, liderka do spraw różnorodności, równego traktowania i kultury przynależności w IKEA, była dzisiaj z nami. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.